Przed rozpoczęciem spotkania powstajmy proszę i uczcijmy tą ciszę tych wszystkich, którzy w życiu poświęcała dewiza Bóg, honor, ojczyzna, a którzy to już zostali wezwani na wieczną wartę. Dziękuję bardzo. Pozostaje pozostającej i kontynuując tradycję żołnierzy NSZ-u, pomódlmy się również wspólnie modlitwą żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Do modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych całość, baczność. Panie Boże Wszechmogący, daj nam moc, siły, moc wytrwania w walce o wielką Polskę, której poświęcamy życie nasze. Niech zginie winnie przydanych braci naszych, pomordowanych w rochach Gestapo i Czerki. Niech zaraz nasz matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych ich siedzi. Niech zmogi u żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie wielka Polska. O Mario, Królowo Korony Polskiej, ogłosa naszej pracy i nasze małżonki. O spraw miłościwa Pani, patronko naszej rycerzy, wkrótce osób jasnych góry, ostrzegana, zaszczytowały polskie sztandary, z orłem białym i twym wizerunkiem. Po modlitwie całość spocznij. Dziękuję bardzo. Przez dziesiątki lat wszystkimi możliwymi środkami władza komunistyczna propagowała, skalczkowała dobre imię żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, nazywając niesłusznie mantami, przysługując zbrodnicze czyny, których nie popełnili. Teraz nadszedł czas, abyśmy wspólnie wszystkimi możliwymi środkami zwrócili tym polskim bohaterom szacunek. Dokument fabularyzowany Pita pod rządcem, historia prawdziwa, powstał po to, by prawda o wydarzeniach z dnia 8 września 1944 roku dotarła do jak najszerszej liczby osób. Idąc za słowami pana Jana Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, PO 89 roku, dość popularna i powszechna była postawa, która relatywizowała polską historię, która mówiła, że każdy w sporze wojennym i powojennym miał swoją rację. Ale to nieprawda. Rację mieli ci, którzy stanęli wtedy po stronie dobra, po stronie prawdy, czyli po stronie niepodległości. Nie mieli zaś racji ci, którzy stawali po stronie namiestników Kremla, po stronie Moskwy. Ci nie mieli racji. Rację miała Brygada Świętokrzyska i Narodowe Siły Zbrojne, które w komunizmie i jego ekspozyturze na terenach Polski znajdowały takie samo zło, jak w przypadkach niemieckich nazistów. Dlatego, że te dwa potworne systemy totalitarne, niemiecki nazizm czy narodowy socjalizm i rosyjski komunizm, bolszewicki komunizm, należy traktować tak samo i wypalać tak samo gorącym żelazem. I za to jesteśmy dziś wdzięczni weteranom i żołnierzom NSZ, że wtedy to zło wypalali gorącym żelazem. Tak, te słowa padły na prelekcji, na premierze filmu w Kielcach, chyba pod rządcem. Zaszczyciło nas tutaj pan minister z obecnością. Pozwólmy sobie zacytować ich też, można powiedzieć, że one odnoszą się bardzo, bardzo ściśle do tego, co zostało przedstawione. Brało część tej wiedzy, w cudzysłowie wiedzy, jako coś normalnego, za dobrą monetę. I pisali, że no może nie tyle, ale jednak kilkadziesiąt tysięcy ich było. Były to dziesiątki oddziałów brygad partyzanckich Gwardii Armii Ludowej, które rzeczywiście biły się z Niemcami. Ktoś, kto w tym nie siedzi głęboko, nie czytał ich dokumentów, nie zna ich piśmiennictwa, nie ma powodu, żeby w to nie wierzyć, bo to zostało przez te kilkadziesiąt lat uwiarygodnione. Ja tylko taki przykład podam, jak można było zrobić z niczego coś, czyli z igły widły. Akcja grupy bandyckiej na Podlasiu, osobnika, który nazywał się Kolonowiecki, Bolesław Drabik, a miał pseudonim Bolek Gimberek, bo Gimber lubił ponad wszystko i mógł tego bardzo dużo spożyć. Jest jedna z akcji opisana, jak zniszczyli niemiecki most. Przystąpili do dzieła, okoliczna ludność wypadła z widłami do nich, siekierami ich popędziła. No i opisali, że nie udało się, obłożyli im słomą, podpalili im, ale ludzie zdążyli to ugasić. Jak można ugasić most? To nie był most, tylko to była kładka dla krów na takiej drobnej rzeczce,
gdzie ludzie przepędzali stado na drugą stronę na pastwiska. I oni uznali, że krowy są niemieckie, krawa jest niemiecka, mleko będzie niemieckie, więc jak zniszczą niemiecki most, to Trzecia Rzesza upadnie z głodu i z braku mleka. Nie upadła, bo tego mostu nie zniszczyli, bo tam mostu nie było. Każdą rzecz, którą sprawdzaliśmy, a w latach 90. i chyba do tej pory jesteśmy jedyni, to znaczy Marek Janko-Bakiewicz, Piotr Gontarczyk i ja, którzy przeczytali całe piśmiennictwo komunistyczne. Wszystkie dokumenty, relacje, wspomnienia, to co było dostępne, przerzuciliśmy do góry nogami. Bardzo dokładnie. Zrobiliśmy z tego bardzo obszerny wybór. W latach 90. wyszły 3 tomy dokumentów podziemia komunistycznego pod nazwą Tajne oblicze Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii i Armii Ludowej. Jest bardzo dziwne, niepokojące to, że mimo że tyle lat, kilkanaście lat istnieje Instytut Pamięci Narodowej, nie ma podjętych badań tego podziemia, nie ma ewidencji ich zbrodni, nie ma ewidencji ich kłamstw. Co więcej, polska polityka historyczna, ale także nie tylko historyczna, jest taka, że Gwardia, Armia Ludowa to są normalne formacje, które mają uprawnienia kombatanckie, ich członkowie byli weryfikowani później po roku 89 i te uprawnienia im potwierdzano, a nawet nadawano nowe. Chociaż kilkanaście lat temu Instytut Pamięci Narodowej stwierdził jednoznacznie, że to podziemie nie było podziemiem niepodległościowym, że było sowiecką agenturą, nic w tym zakresie do dzisiaj się nie zmieniło. Żeby wiedzieć, co to znaczy polskie państwo podziemne, a podziemie komunistyczne, czym to się różniło, trzeba dokonać takich porównań. Mamy mało czasu na to, żeby to rozwinąć. W najważniejszych sprawach, żeby stwierdzić, o czym w ogóle mówimy i dlaczego mówimy o podziemiu komunistycznym nie jako podziemiu niepodległościowym, tylko jako o sowieckiej agenturze i o podziemiu zbrodniczym. To oni na masową skalę mordowali Żydów, a dzisiaj o to się na świecie oskarża AK-owców, NSZ-owców. To oni nie prowadzili walki z Niemcami, chociaż oskarżali o to cały czas Armię Krajową, która rzekomo stała z bronią u nogi, i NSZ, który stacjonował w garnizonach niemieckich. Ta propaganda została do dziś. Jak się wejdzie do internetu, te głupawe strony, żołnierze przeklęci czy jakieś inne lewackie ogląda i czyta, to ten, kto ma włosy, to jeży sobie na głowie, ja już nie muszę, jestem od tego uwolniony, ale oni tą propagandą żyją. Dla nich się nic kompletnie nie zmieniło. To jest tak jak z Bauersem. Bolek, Bolek, ale Bolek jest bohaterem. Dla połowy społeczeństwa się nic nie zmieni. I tak pewnie długo jeszcze zostanie. Podstawowe płaszczyzny porównania, żeby ocenić, z czym mieliśmy do czynienia, czym się różniliśmy od tych komunistycznych bandytów, to jest przede wszystkim ideologia. Ideologia i cele polityczne. Polskie podziemie niepodległościowe nastawione jest na walkę o niepodległość, o odzyskanie tego, co było II Rzeczpospolitą, z granicami na zachodzie poszerzonymi, z likwidacją plus wschodnich w całości. To jest program Narodowych Sił Zbrojnych. Co proponują komuniści? Czego oni chcą i kim tak naprawdę chcą? Posługujemy się, żeby to stwierdzać, nie dokumentami drugiej strony, strony niepodległościowej, bo zawsze można byłoby powiedzieć, że to jest stronnicz, że to jest dla komuny krzywdzące. Tylko tym, co sami napisali, tym, co sami stwierdzili. W latach 90. wyszły 2 tomy wspomnień Władysława Gomułki, sekretarza generalnego tzw. Polskiej Partii Robotniczej, agenta NKWD przedwojennego. On był w Moskwie szkolony pod pseudonimem Kowalski. Przyjął sobie sowieckie obywatelstwo. To był akt zdrady stanu. Ten człowiek później stał na czele pierwszych latach Polski Ludowej do 1948 roku i następnie po 1956 do 1970. Odpowiedzialny za największe zbrodnie w Polsce komunistycznej. Często pokazywany jako bohater, że on się Sowietom przeciwstawia. Tak, zapadł się strasznie. Gomułka pisał, że kompletna niemal izolacja PPR w politycznym podziemiu polskim zrodziła w Moskwie koncepcję wykorzystania znajdującej się w jej szeregach kadry komunistycznej, głównie byłych KPP-owców, do roboty wywiadowczej na rzecz Związku Radzieckiego. Tu nie ma wątpliwości. To jest sowiecka agentura. W dodatku komuniści bardzo często w swoich odezwach, ulotkach, w swoich gazetkach zaczynają pisać wprost, o co im chodzi i kim są. I z Kominternu, z Moskwy przychodzą zakazy i pouczenia, że tego wam na tym etapie jeszcze robić nie wolno.
Georgij Dymitrow, który jest nominalnym szefem międzynarodówki, przydupa Józefa Stalina, pisał w depeszy do Findera, Pinkusa Findera, wcześniejszego sekretarza generalnego PPR w marcu 1943 roku. W swojej ostatniej depeszy do towarzysza Stalina piszecie o ustanowieniu władzy robotniczo-chłopskiej w Polsce. Na tym etapie jest to niepoprawne politycznie. To nie jest wymysłowawczy w amerykańskich lat 60. Sowieci ten termin bardzo dobrze znali wcześniej. W waszej kampanii politycznej unikajcie takiego sformułowania. Najważniejszymi hasłami waszej walki powinny być wypędzenie z Polski okupantów, wywalczenie swobody narodowej, ustanowienie władzy autentycznie ludowej i demokratycznej, a nie władzy robotniczo-chłopskiej. Proszę to mieć na uwadze. Sowieci zakazują ujawniania prawdziwych celów, tym, czym to podziemie w istocie jest. Niepodległościowcy nie mają z tym żadnego problemu. Wtedy, od samego początku, jest wiedza, że to jest sowiecka agentura, że działalność ich jest zbrodnicza, że to są organizacje niewielkie. Co więcej, niektóre instytucje polskiego państwa podziemnego, tak jak wywiad, kontrwywiad AK, czy Narodowych Sił Zbrojnych, delegatury rządu, mówi wprost, żeby się z nimi rozprawić już teraz, bo później jak przyjdą Sowieci, to oni się wezmą za nas. O tym jeszcze będę mówił pod koniec. Jest bardzo ciekawe rozróżnienie. W prasie konspiracyjnej organizacji niepodległościowych, gdzie wskazuje się, że ci, którzy wstępują na służbę niemiecką, czy w ogóle mają taką ochotę, są uważani za zdrajców. I co do tego nikt w podziemiu nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast rozróżnienie między dwoma przestępstwami, czyli tych, którzy pracują na rzecz Sowietów, na korzyść przestępstwa popełnionego w służbie Sowietów byłoby sprzeczne z rozsądkiem i poczuciem sprawiedliwości. I dlatego domagamy się od miarodajnych czynników, a w szczególności od sądów specjalnych, aby kontynuując surowe wyroki przeciw zdrajcom i służalcom w służbie niemieckiej, podjęli równoległe surowe represje wobec tych, którzy naruszają interes Polski w służbie rosyjskiej. Tak się niestety nie stało. Komuniści byli traktowani łagodnie. To są zaszłości także geopolityczne. Sowieci do czerwca 1941 roku są współokupantem Polski. Razem z Niemcami dokonali rozbioru. Ale później napadnięci przez Niemców stają się sojusznikami naszych sojuszników. Na nich opiera się ciężar działań II wojny światowej. Aż do czerwca 1944 roku agenci zachodni dokonują inwazji we Francji. Wtedy Sowieci są tą główną siłą, która walczy z Niemcami. I sytuacja Polski jest trudna. Zwalczanie tych, którzy są agenturą sowiecką, jest od razu, powoduje interwencję Stalina u Churchilla, że ci wasi to biją naszych, a nasi to jedyni, którzy walczą z Niemcami, a wasi reakcjoniści to są faszyści. W związku z tym nie ma jednoznacznych dyrektyw, żeby bić komunę wszędzie, w każdym przypadku, tak jak się to dzieje z agenturą niemiecką. Co do tego nie było wątpliwości, była jednoznacznie zwalczana. Z komunistami postępuje się łagodnie. W większości okręgów AK, nie we wszystkich, ale w większości, jest polityka taka, że czas na sąd, czas na rozprawę za to, co robią, będzie po zakończeniu wojny. Niestety po zakończeniu wojny to komuniści wzięli się za sąd. Były takie przypadki, jak na przykład na Lubelszczyźnie, gdy dwa zgrupowania, największe zgrupowania partyzanckie na tamtym terenie, zgrupowanie majora Hieronima Dekutowskiego Zapory i majora Leonarda Zubzdanowicza Zęba, jedno AK-owskie, drugie NZ-owskie, chciały przystąpić do rozprawy z bandycką grupą niejakiego Kazimierczaka, Cienia, który masowo mordował, grabił, gwałcił i dokonywał egzekucji żołnierzy AK, podstępnie branych do niewoli. Przedstawiali się, no wy Wojsko Polskie, my Wojsko Polskie, przecież nie będziemy do siebie strzelać, opuśćcie broń, my też opuszczamy. A kopcy opuszczali i byli mordowani. I gdy te zgrupowania chciały z tym zrobić porządek, jeszcze przed wejściem Sowietów, szef sztabu okręgu AK zakazał kategorycznie sądem wojennym, że rozprawiać się z komuną nie wolno. Zrobimy to po wygranej wojnie. On po niej pojechał na Syberię, przed tym siedział w UB, a ci ludzie, jeden zdołał się ewakuować z brygadą, a drugi stracił na Mokotowie życie. A bandyta Cień, już pod nowym nazwiskiem Kowalski, doszedł do godności pułkownika Ludowego Wojska Polskiego i robił po wojnie to, co robił podczas okupacji.
dalej rabował, gwałcił, mordował w terenie świadków swoich wcześniejszych zbrodni. Na szczęście zapił się na śmierć, długą nie pożył. Biuletyn informacyjny Ordan Komendy Głównej Armii Krajowej w listopadzie 1943 roku nazywał to jednoznacznie. Każdy robotnik, chłop czy inteligent, który ulega propagandzie komunistycznej, który współpracuje z komunistami, staje się dziś zdrajcą takim samym, jakim jest Volksdeutsch. Polak nie może być komunistą, bo przestaje być Polakiem. Dzisiaj ta wiedza zanika. Komuniści przez tyle lat naprodukowali literaturę, naprodukowali akcji zbrojnych, których nie było. Pokradli innym organizacjom najważniejsze akcje, wydarzenia, że duża część ogłupionej tzw. opinii publicznej w to wierzy. A komuniści przedstawiali to w ten sposób, że byli zwalczani nie za zbrodnie, bo oni przecież zbrodniarzami nie byli, tylko za inny stosunek do Polski. Oni widzieli inną Polskę, też niepodległą, też wolną, ale socjalnie lewicową, taką bardziej wrażliwą. To, co dzisiaj te różne lewackie organizacje głoszą, że nie, nie, jeszcze nie rewolucja, na razie to my tylko chcemy Polski takiej socjalistycznej, lepszej. A w zamiarze mają zupełnie coś innego. Komuniści nie byli zwalczani pod ziemią za poglądy, mimo że te poglądy zasługiwały na zwalczanie. I znowu informował o tym biuletyn informacyjny Komendy Głównej AK. Dlaczego zwalczamy PPR? Nie ze względu na jej program społeczny, ale dlatego, że jest to w Polsce agentura obcego i nieprzyjaznego mocarstwa. Nie polskich, lecz sowieckich broni interesu. To jest płaszczyzna oceny. Kto jest kim? Niepodległościowcy są niezależni. Mają nad sobą polski rząd na wychodźstwie, mają naczelnego wodza, są w sojuszu pośrednim z zachodnimi aliantami. Sowieci są agenturą sowiecką. Nie są samodzielni. Nie chcą wolnej Polski, a podziemie niepodległościowe dla nich jest czymś najgorszym. Oni piszą w swoich publikacjach z tamtego okresu wprost. Nasze oddziały lawirują między dwoma wrogami, jednakowo groźnymi, między żandarmerią niemiecką i armią krajową. Ci wrogowie są postawieni na równi. Podobnie jest z dokumentami dotyczącymi przygotowań do powstania warszawskiego. To jest jedyna rzecz, do której komuniści rzeczywiście się przygotowywali. Później jeszcze chwilę o tym wspomnę. Ale w planach operacyjnych, oni szykując się do tego, że wezmą udział, nie tak jak nam się wydaje, w walkach z Niemcami, tylko w zwalczaniu niepodległościowców na samym początku. Bo mówili, że będzie łatwo, będzie chaos, zamieszanie, będzie można im strzelać w plecy. Później będzie trudniej. I postawili sprawę w ten sposób. Mamy przed sobą w Warszawie siły dwóch wrogów. Faszysty niemieckiego i faszysty polskiego. Co do ideologii, co do celów tych dwóch różnych sprzecznych podejść polskich niepodległościowców i komunistów, nie ma żadnej wątpliwości. Nie ma możliwości łagodnej oceny. Oni sami się obnażyli tak, że jakiekolwiek wymyślanie czegokolwiek przeciwko nim nie jest potrzebne. Określenia, jakie stosują wobec polskich niepodległościowców. To są cytaty z ich dokumentów z tamtego okresu. Zbiry za K, sikorszczackie gnojki, zaprzaństwo polskie, najemnicy gestapo, gady reakcyjne, reakcyjni łajdacy, łobuzy, ścierwo, bandy reakcyjne. Czy trzeba czegoś więcej? Czy tacy ludzie mogli mieć po roku 89 uprawnienia kombatanckie? Czy było możliwe, że jeśli było 3 do 5 tysięcy, nie jednorazowo, to nie był stan, to byli wszyscy, którzy przez 3 czy 4 lata się przewinęli przez szeregi komunistyczne, bo to nie był stan jednorazowy. A później zrobili z tego rzekomo 100-tysięczną armię, kradli, żarli na konto tego, że byli rzekomo kombatańcami, obwieszali się świecidełkami, dawali sobie dystynkcję, do generałów włącznie, i my ich traktowaliśmy równorzędnie z zasłużonymi polskimi weteranami. I tak są traktowani do dziś. Nie ma w ogóle takich postulatów, żeby ich pozbawić tego zaszczytu. Weteran to jest pojęcie zaszczytne. Jeśli chcą być weteranami, to niech Związek Sowiecki, jego spuścizna, czyli towarzysz Putin, im płaci. A dlaczego my? Przecież my się na to cały czas składamy. I to się nie zmieniło. Działalność. Jeśli jest organizacja,
z jednej strony komunistyczna, to jest Polska Partia Robotnicza, czyli pion polityczny, organizacja bojówkowa, bo to nie jest partyzantka, to nie są żołnierze, tylko nie wolno stosować wobec nich, to nie ma nic wspólnego z prawdą. A z drugiej strony jest podziemie niepodległościowe, to porównujmy działalność, co robili, jakie mieli osiągnięcia. Polscy niepodległościowcy od samego początku szykują się do rozprawy głównej, do powstania powszechnego. Ta zasada stania z bronią u nóg, czyli nieprowadzenie walk na wielką skalę, jest tym właśnie uwarunkowana, że nie wolno rozpraszać sił, nie wolno marnować potencjału na doraźne walki, bo ci ludzie i ta broń będzie potrzebna w sytuacji, kiedy nastąpi upadek Rzeszy, kiedy Niemcy się będą wycofywać. Rozumowano w ten sposób co do sytuacji, jaka miała miejsce podczas I wojny światowej w końcu, że niemieckie jednostki będą wracały na teren Rzeszy, będzie można je rozbrajać, będą wybuchały lokalne czy większe powstania i Polacy w naturalny sposób będą odzyskiwać swoje państwo. Taka sytuacja nie zaistniała. Później nie było warunków. Zamiast planu powstania powszechnego wykonano tylko operację burza. Ale takie były założenia. Natomiast była walka bieżąca. Był KEDYW, czyli kierownictwo dywersji Armii Krajowej, czyli akcje sabotażowe, właśnie wysadzanie mostów, zasadzki na niemieckie transporty, rozbijanie aresztów, więzień, odbijanie więźniów, likwidacja funkcjonariuszy niemieckich. To jest cały czas. Równolegle w NSZ-cie to jest akcja bieżąca, czyli akcja specjalna. I też szykowanie się do powstania powszechnego. A co robią komuniści? Czy oni się szykują do czegoś takiego? Czy mają odpowiednie kadry? Nie. Oni mają nakazane z Moskwy, żeby rozpalić walkę w Polsce natychmiast, bo wtedy Armii Czerwonej na froncie będzie lżej, bo jednak jakieś siły niemieckie będą odciągnięte. Jeszcze Sowieci to argumentują ideologicznie. Im bardziej sprowokujecie Polaków do wystąpień, tym większe poniosą straty i jak my przyjdziemy, to będzie nam łatwiej Polskę opanować. To jest ich podstawowe założenie i ta wielka różnica między polskimi niepodległościowcami. Bardzo ważna rzecz, kadry. Skąd są kadry? W organizacjach niepodległościowych to są oficerowie, podoficerowie Wojska Polskiego. To są szkoły podchorąży, szkoły podoficerskie, uruchomione dla tych, którzy są młodsi, spełniają to kryterium wykształcenia, więc mogą iść do podchorążówki lub do szkoły podoficerskiej i zdobywać nowe kwalifikacje wojskowe. W ten sposób tworzy się kadry dla podziemia niepodległościowego. Komuna ma kadry zupełnie inne. Wszystkich oficerów przedwojennych Wojska Polskiego to są na ogół wyrzutkowie, czyli zdegradowani, wyrzuceni z wojska, skazani za różnego rodzaju sprawy obyczajowe, za zdradę i za sprawy finansowe. Jest dosłownie kilku. Tam nie ma kadr wojskowych. Mają ściągniętych na polecenie Moskwy sowieckimi kanałami przerzutowymi przez całą Europę tak zwanych dobroszczaków, czyli uczestników wojny domowej w Hiszpanii. To są rzeczywiście ludzie, którzy byli na froncie, brali udział w walkach, ich jest kilkudziesięciu, oni przerzuceni do Gwardii Armii Ludowej, stanowią zalążek kadr, uczą innych. Natomiast nie jest tak, że nie chcieli uczyć i zakładać swoich szkół. Była taka próba podjęta. Wiemy to z relacji powojennie wiarygodnych. Próba była jedna, nieudana, spędzła na niczym i później już tego dalej nie kontynuowano. On opisuje to zaraz po wojnie tak. Trudno było zdobyć kandydatów na kurs partyzancki, który postanowiliśmy zorganizować we Włochach pod Warszawą. Na 40 kandydatów, którzy się zgłosili na kurs, przyszło zaledwie 7. Po 4 dniach rozleciał się, ponieważ w domu tym nastąpiła kradzież i poszkodowany sprowadził policję. Na razie innego miejsca nie było i szkołę rozwiązaliśmy, bo i tak słuchacze nie byli zbyt zadowoleni. Szkoły oficerskiej, podoficerskiej w Gwardii Ludowej nie było. Nie była potrzebna. To są kadry, ale skąd mają szeregi? Te 3 do 5 tysięcy ludzi, którzy przewijają się przez formacje komunistyczne, to są przedwojenni i wojenni bandyci. To jest lumpen proletariat. We wrześniu 1939 roku wszystkie więzienia zostały opróżnione. Wszyscy więźniowie wyszli na wolność.
zarówno drobni aferzyści, jacyś tam łapówkarze, ludzie za drobne przestępstwa osadzeni na kilka miesięcy, ale też ludzie z ciężkimi wyrokami, kilkunastu lat, 25 lat, z dożywociem i z niewykonanymi karami śmierci. Podziemie bandyckie, stworzone podczas wojny, to są właśnie oni. I gdy w 1942, na początku 1943 roku, oddziały niepodległościowe partyzanckie zaczynają wychodzić z teren, zaczynają tworzyć zaplecze do przyszłych działań, spotykają się z reakcją miejscowej ludności. Wy tu macie partyzantkę, mamy wam pomagać, będziemy pomagać, ale my mamy innego okupanta. Wy się chcecie bić z Niemcami, ale zróbcie najpierw porządek z tym, co się dzieje. Niemiec przyjeżdża do nas raz na kilka tygodni. Pacyfikacje, jeśli są, to my zdążymy uciec. Złapiemy to, co się da zdobytku, idziemy do lasu. Niemcy pojadą, do lasu nie wchodzą. I my wracamy i znowu w miarę normalnie żyjemy. Ale bandzior przychodzi co noc. Przychodzi z obrzynkiem, walą w drzwi, mówią, my jesteśmy Wojsko Polskie, otwierać. I jak nie otworzymy, to są egzekucje. Mordują, gwałcą, rabują. To jest plaga. W dokumentach delegatury rządu, w dokumentach organizacji niepodległościowych nawet powstała specjalna nazwa. Druga okupacja. Okupacja bandycka. Tego nie ma w miastach na dużą skalę, bo w mieście bandyta ma trudności z ukryciem się, ale w terenie. On stacjonuje gdzieś w pobliżu wsi, tam gdzie są jego kryjówki, jego rodziny. To są ludzie, którzy są nauczeni rzemiosła bandyckiego. Często z wyrokami wielokrotnymi w Polsce niepodległej, mają dostęp do broni, potrafią się nią posługiwać i są kategorycznie bezwzględni, okrutni. I podziemie musi się z nimi rozprawić. W momencie, gdy to następuje, gdy następuje zwalczanie tego podziemia bandyckiego w terenie, przychodzą do nich komuniści ze specjalną ofertą. Oni się znają bardzo dobrze. Skąd? Z tych samych więzień. Razem siedzieli. Często wiele lat. I nagle się okazuje towarzysz z KPP, który miał wyrok polityczny, do swojego współwięźnia z celi, recydywisty, bandziora, mówi tak, przecież wy tu się w terenie nie utrzymacie. Macie tą grupkę, dopóki nie było oddziałów reakcyjnych, to byliście panami w terenie. Ale przecież zobaczcie, oni mają kadrę wojskową, są profesjonalnie wyszkoleni, mają broń. Nie macie żadnych szans. Jeśli do nas przystąpicie, my z was stworzymy oddziały partyzanckiej Gwardii Ludowej. Dostaniecie ładne nazwy, dostaniecie naszego dowódcę, oficera ideologicznego, politycznego. Jeśli reakcja was ruszy, to my depeszujemy do Moskwy, a Moskwa do Londynu, że biją naszych i już nie będą tego mogli robić. Działać możecie tak, jak działaliście. Będziecie dalej robić to, co robiliście, ale już nie na takich zasadach, jak poprzednio. Połowę łupu, i to jest język partyjny, język komunistyczny, przeznaczacie na potrzeby partii, a dla siebie przeznaczacie tylko połowę. I ta oferta przez tych wojennych bandziorów została przyjęta. Została przyjęta i została zrealizowana. Tworzą się oddziały imienia Stefana Czarnieckiego, polskiego hetmana, hetmana Żółkiewskiego, bohatera powstania styczniowego, dzielnicego Czachowskiego, bohaterów obrony Westerplatte, różnego rodzaju nazwy patetyczne, patriotyczne, oddziałowienia Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Norwida, Jana Kilińskiego, bohatera powstania kościuszkowskiego. Pięknie to wszystko brzmi, natomiast to są w dalszym ciągu grupy bandyckie. I ciekawa rzecz, jedna z takich grup, już nie tylko bandyckich, ale zbrodniczych, nie dostała nowej nazwy. Doczekała wejścia Sowietów pod nazwą bardzo specyficzną, jak nawet jak na podziemie komunistyczne. Oddział Byli Strażnicy Treblinki. Czy może być coś, co sobie trudniej wyobrazić? Skąd się wzięli? To byli wachmani z Treblinki, Ukraińcy w służbie niemieckiej. Niemcy ich co 3-4 miesiące likwidowali. Oni wchodzili w kontakty z Żydami, handlowali Żydówkami, dostawali złoto, przerzucali żarcie, stworzyli jakieś tam lepsze warunki, a w zamian za to prowadzili hulaszcze życie. Niemcy na to patrzyli przez palce, ale co jakiś czas likwidowali świadków własnych zbrodni ludobójstwa. Niekiedy te grupy potrafiły uciec i chroniły się w lesie. W charakterystycznych czarnych mundurach wachmanów, zasadz Wachmannschaften,
trafiali do lasu i byli zagospodarowywani nie przez polskie podziemie, bo polscy niepodległościowcy na miejscu takich bandziorów rozstrzeliwali, bo to byli ludobójcy, ale komuna ich do siebie brała, dlatego że byli bezwzględni, byli obcy, im nie zależało na tym, co się w terenie dzieje i byli realną siłą, że można było swoje szeregi podbudować. Stąd zaistniał i przetrwał aż do wejścia Sowietów oddział pod nazwą Byli Strażnicy Treblinki. Sowieci jak weszli, wszystkich na miejscu rozwalili, co trudno się dziwić. Nie chcieli się do nich przyznać. Osiągnięcia. Jakie oba podziemia mają osiągnięcia? Organizacje niepodległościowe. Przepiękne akcje dywersyjne. Armia Krajowa. Akcja Wieniec 1. Wieniec 2. Wysadzenie wszystkich stacji, wszystkich węzłów kolejowych naokoło Warszawy. Dezorganizacja niemieckiego transportu. Rozbijanie aresztów i więzień. Akcje finansowe. Akcja Góra w 1943 roku. 105 milionów złotych zdobytych w Warszawie, w centrum Warszawy, na Starym Mieście. Bez strat własnych praktycznie. Akcje Narodowych Sił Zbrojnych. Likwidacja generała Kurta Rennera, dowódcy 174. Dywizji Piechoty Wehrmachtu w sierpniu 1943 roku z ochroną ze sztabem. Akcja na bankę misyjną w Częstochowie w kwietniu 1943 roku. To są konkretne osiągnięcia polskiego podziemia. Co robią komuniści? Co zdobywają? Jak walczą? I czym się mogą pochwalić? W historiografii komunistycznej pierwszym oddziałem partyzanckim na ziemiach polskich, co jest oczywiście od początku do końca nieprawda, był oddział tak zwanego Małego Franka, Franciszka Zubrzyckiego, komsomolca z Lwowa, który później jest wysłany w maju 1942 roku w Lasy Spalskie do stworzenia komunistycznej partyzantki. Oddział, grupa właściwie, wykonała jedną akcję. Akcję na polskiego leśniczego, porucznika rezerwy Wojska Polskiego, Jeremiego Kozłowskiego, napadli na leśniczówkę. Wiadomo, że leśniczy miał dubeltówkę, miał kilka naboi. Niemcy na to nie tylko pozwalali, ale nawet nakazywali. To jest pilnowanie porządku w lesie. Ludzie za to odpowiadali. On hodował jakąś świnię, więc go obrabowali z gotówki, zabrali mu dubeltówkę, zabrali świnię i uciekli w las. Chcieli nad ranem gdzieś być daleko od miejsca, gdzie tego napadu dokonali. Ale ponieważ nie znali topografii, nie potrafili się poruszać po ciemku, okazało się, że przez całą noc dreptali po lesie i rano, jak się rozwidniło, wyszli w tym samym miejscu. Zatoczyli ogromne koło. Jest taka teoria, że lewą nogę ludzie mają krótszą, więc jak będą szli zamkniętymi oczami, to nie będą szli prosto, tylko zatoczyło ogromne koło. I tak się stało. I rano, jak stwierdzili, że już jest widno, nie ma możliwości uciekać, trzeba się gdzieś schować. Weszli w okoliczne krzaki, chcieli przeczekać obławę niemiecką, która rzeczywiście się rozpoczęła. Byli bezpieczni. Niemieccy żandarmi w ogóle niefrasobliwie się zachowywali. Byli przekonani, że skoro akcja miała miejsce wieczorem, oni są rano, to ta grupa bandycka gdzieś jest bardzo daleko. A oni siedzieli kilkanaście metrów od nich w krzakach. Jeden z uczestników tej akcji, po wojnie pułkownik UB, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku, Dąbrowczak, oficer Armii Rewolucyjnej Hiszpańskiej, opisał to we swoich wspomnieniach tak. Jeden z naszych miał dwa granaty. Nie wytrzymał i rzucił. Mówi, gdyby rzucił w stronę Niemców, to jeszcze by coś z tego było. Ale rzucił do góry, nad naszymi głowami. Te granaty się rozerwały, nas poraniły i Niemcy nas wzięli do niewoli. Koniec mitu Małego Franka i wielkiej partyzantki. Inni rzekomo wielcy partyzanci komunistyczni. Edwin Rozłubirski, mój ulubieniec kiedyś, bardzo często ze mną polemizował na łamach takiego organu, Biuletyn Żołnierzy Armii Ludowej. Byłem dla nich nienawistnikiem, wrogiem numer jeden. A znaleźliśmy wspomnienie z akcji, którą oni wykonali pod Sandomierzem w 1942 roku. Byli wysłani z Warszawy, grupa kilku osób, z jakimiś obrzynkami, z pistoletami. Akcja miała być łatwa. Poczta oddali od osady ludzkiej w pewnym oddaleniu, blisko Wisły. Dalej były jakieś mokradła. Łatwo można było napaść, obrabować i przez te mokradła przedostać się gdzieś dalej. Do rana mieli zniknąć. Akcją dowodził Gruby Stach. Oni mieli takie przepiękne pseudonimy. Szczerbaty Żydek, Gruby Stach,
Bolek Bimberek właśnie, Onuca, towarzysz Onuca był dowódcą oddziału. No śmierdziel po prostu i tyle, musi się nazwać tak jak powinien. Akcja, w której bierze udział ten gruby Stach i Edwin Rozłubielski. Późniejszy dowódca dywizji komandosów w Polsce Ludowej, bohater Zbigniewa Bujaka, zaprzyjaźnieni. Akcja wygląda w ten sposób. Napadli na ten posterunek pocztowy, się okazuje tam pracowała jedna kobieta, ona się na noc zamykała, ale przyjechał do niej brat tego wieczoru i miał pistolet. Jak zaczęli walić drzwi, on przez te drzwi strzelił. Był pewien, że to są zwykli bandyci. Zresztą tak było. Oni też strzelali przez te drzwi. Ranili tego człowieka, ale on zranił grubego Stacha. Oni go wzięli pod ramiona, wciągnęli w te bagna i zaczęli grzęznąć. Uznali, że gruby, rzeczywiście ciężko go ciągnąć i tak zdechnie, więc go położyli na jakieś kępie i uciekali dalej. Za chwilę słyszą bratcy, ja żyję. Okazało się, że on był tylko lekko draśnięty, nic mu się nie stało. Pełzł przez to błoto, dotarł się do nich, więc go tam wyciągnęli i razem uciekali. A dlaczego uciekają? Bo Niemcy strzelają za nimi pociskami zapalającymi. No tragedia. Bagna oświetlone, wszystko widać. Więc pełzą w tym błocie, aż w końcu któryś z nich stwierdził. Towarzysze, to nie są pociski zapalające. To są świetliki na bagnie. Ja nie żartuję. Z tego się nie da żartować. Jak się ta tworzy ich bandycka partyzantka? Towarzysz Onuca działa w miejscowościach podwarszawskich. Ma polecenie stworzyć oddział partyzancki Gwardii Ludowej, co też tworzy. I opisuje, że snuliśmy się po wsiach do jakiejś konkretnej roboty, trudno nam się było zabrać. Przerzucaliśmy się z miejsca na miejsce bez żadnej akcji. W jednej ze wsi towarzysze dawali nam karabiny, ale my ich nie wzięliśmy, bo były niewygodne do ukrycia. Partyzan, który nie chce mieć broni. Dlaczego? Bo broń wystaje spod kapoty, więc daleka będzie widać. A na akcji przeciwko chłopu, na gospodarza w nocy, łatwiej iść z obrzynkiem albo z pistoletem. Długa broń jest niewygodna, nieporęczna i widoczna. To jest właśnie działalność. Zdobycze. Podstawowe zdobycze. Co można zdobyć? Tu z jednej strony mówię, wielkie akcje finansowe. Akcja na bank emisyjny, akcja Góral w Warszawie, zdobywanie magazynów broni, magazynów zaopatrzenia niemieckich. A co zdobywają komuniści? Główną rzeczą, którą zdobywają, są świnie. Świnie, które można zeżreć w lesie. Do tego oczywiście złoto, kolczyki, medaliki, obrączki, wisiorki, zegarki, wszystko to, co ma jakąkolwiek wartość. Ale także ubranka, bielizna dziecięca, bielizna damska. Wyobraźcie sobie gwardzistę takiego rzędu, który chodzi w gaciach z fałbanką po lesie, z kolczykiem w nosie, w uchu, mówi, że on jest z barki Zandberga, prawda? Bo on teraz jest postępowy. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak to wyglądało. Mając ich medury, to co oni dawali jako sprawozdanie z akcji, czytamy. Oddział imienia Hetmana Żółkiewskiego, największego polskiego wodza w dziejach. Zlikwidowano. Kogo można zlikwidować w wyniku akcji partyzanckiej? Albo co? Zlikwidowano garderobę. Następujące rzeczy. Kalesony, 10 koszul i z towaru bławatnego 20 metrów. Wełno 2 metry, jeden szal, jedno kapotu, jedne buty, spodnie, kamizelek 4, włóczka 1 miotek, 20 par skarpet, 1700 zł. Po czynnościach grupa zamarła na pocinek. Byli zmęczeni, udali się do lasu odpoczywać. Specgrupa Gwardii Ludowej w Warszawie, opisywana w latach 60. przez Leszka Moczulskiego jako równoprawna i równoważna z kedywem Armii Krajowej. Zdobywała następujące rzeczy. 3 marynarki, narzutka damska, kostium damski, 9 sukni damskich, apaszka damska, koszule damskie, 2 koszule męskie, halka damska, 3 torby damskie. Już widzę, jak tak z butą chodzi taki gwardzista po Warszawie, czy taka gwardzistka, towarówka i mówiłem, żeśmy zdobyli, prawda?
czapka damska, pantofle damskie, spódnica damska. Po kolei dwie pary pończoch, ołówek, trzy grzebienie. Nie pali się ani wszawicy, ani grzybicy. Okulary męskie, nieważne ile diotki, ale zawsze jak założy, to już może być towarzysz intelektualista. Trzy złote zegarki, bransoleta, łańcuszek, krzyżyk, obrączki, stara moneta, oprawka do okularów, flaszeczka, perfum, jedna para używanych skarpet. Wszystko, co było ruchome, potrafili brać i zawłaszczali. Inne tego typu meldunki, cały czas. W toku akcji zdobyli oddział imienia Pułaskiego. Jeden zegarek damski złoty, jeden zegarek damski zwykły, dwie obrączki złote, jeden pierścionek z łoczkiem złoty, dwa kolczyki złote. Czy esesmani chodzili po lesie z kolczykami w nosach? Czy to jednak są napady na polską ludność cywilną? To jest to osiągnięcie. I tą szczególną zdobyczą, o której mówię, tym motywem, który się cały czas powtarza, jest świnie. Oni zdobywają świnie, uciekają z tym do lasu, idą na pocinek, jak oni to nazywają, żrą, brzuszki im pukną, później trawią, leżą, do czasu jak strawią i wszystkie zapasy zużyją, idą znowu na akcję na polskie dwory, na polską wieś. Oddział imienia Dionizego Czachowskiego, bohatera powstania styczniowego, oddział Gwardii Ludowej na Kielerczyźnie, zostawił swoistą kronikę, pisaną ręcznie, codziennie, co kilka dni, z wykonanych tak zwanych czynności, gdzie zdobywają świnie, a następnie udają się na pocinek. Jest jedna akcja, która może być uznana prawie za akcję antyniemiecką, czy starcie z Niemcami. Otóż kiedyś zżarli tą świnię, leżą na tym pocinku i nagle słyszą hałasy w lesie, trzask łamanych gałęzi, jakieś dźwięki, któryś krzyknął z gwardzistów: obława niemiecka. No więc się rzucili do ucieczki. Po pewnym czasie stwierdzili, że to nie Niemcy, tylko grzybiarze w lesie hałasowali, żeby się nie zgubić, to się nawoływali. Próbowali wrócić na miejsce, gdzie leżakowali, gdzie był ten pocinek. Miejsca tego nie odnaleźli. Napisali w raporcie tak: oddział strat nie poniósł. Straciliśmy tylko 20 czapek, 20 kapot i 20 karabinów. Czyli wszystko to, co było do porzucenia, wszystko to stracili. Bardzo ważna rzecz. Każda organizacja konspiracyjna, jeśli jest poważna, zaczyna tworzenie swojej siatki konspiracyjnej od wywiadu. Trzeba wiedzieć, co się w terenie dzieje. Trzeba mieć placówki informacyjne. Dopiero później wchodził oficer informacyjny i tworzył struktury. Komuna nie ma w ogóle wywiadu antyniemieckiego. Tak jak achowcy czy MZ-owcy mają wywiad także głęboki, ofensywny, na terenie III Rzeszy Niemieckiej, to jest chyba najważniejszy wkład polskiej konspiracji, wkład do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej, bo tam są konkretne informacje do bombardowań, do analiz przez wywiad brytyjski, do wyznaczania celów, do zniszczenia. Tak komuna nie ma w ogóle wywiadu. Są dwa meldunki z całej historii Gwardii i Armii Ludowej działalności antyniemieckiej, działalności wywiadowczej. Otóż jeden z komunistów stwierdził, że żołnierz niemiecki w jednej z piekarni zakupił 20 bochenków chleba. To jest osiągnięcie wywiadowcze. I drugie tego samego typu. Ale to nie jest tak, że wywiadu w ogóle nie mieli, bo wywiad był. To był wywiad oznaczony kryptonimem P. Kryptonimem P, dlatego że chodziło o wywiad polski. Wywiad polski, czyli rozpracowywanie polskich organizacji niepodległościowych. Ustalali dane personalne, kadry oficerskiej, osoby funkcyjne. Jeśli nie mieli danych osobowych, kto to jest, jak się nazywa, ustalanie pseudonimów, jaką pełni funkcję, to było dużo łatwiejsze niż dla Niemców. Niemcy nie mieli takiego wejścia w społeczeństwo polskie, byli wrogiem zewnętrznym. Komuniści byli wrogiem wewnętrznym, często byli spokrewnieni, mieli znajomych, kolegów ze szkoły. Z takimi się inaczej rozmawiali, puszczeni przez takiego komuna, który udawał, że no my też walczymy z Niemcami. Ludzie często nieświadomo mówili, gdzie mamy zbiórkę, mamy oficera, on nas szkoli, może byś do nas przyszedł. Zaczynał się ciąg tragedii. Jak ten wywiad działał? Podstawowe informacje z ich danych wywiadu P, wywiadu polskiego, czyli przeciwko organizacjom polskim. W okresie od stycznia do października 1943 roku rozszyfrowano w części całkowicie, w części niezupełnie, 320 nazwisk działaczy reakcyjnych i 10 adresów lokali organizacyjnych. To jest tragedia. Przez takie gadanie, przez takie ujawnianie
Polacy ponosili straty nie tylko ze strony rząd niemieckich, ale także ze strony komuny. I jednocześnie jest to jedyna konspiracja na ziemiach polskich, konspiracja komunistyczna, która nawet jawnie współpracuje z Niemcami przeciwko Polakom. 17 lutego 1944 roku doszło do niezwykłej akcji kombinowanej. Oficerowie NKWD, siatka wywiadowcza sowiecka Warszawy, wywiad Armii Ludowej, dowodzony przez Mariana Spychalskiego, później marszałka Ludowego Wojska Polskiego, oficerowie Sicherheitsdienst, niemieckiej służby bezpieczeństwa i Gestapo, wspólnie dokonali najścia na lokal delegatury rządu na kraju, na ulicy Poznańskiej. Zamordowano 7 funkcjonariuszy delegatury rządu. Zdobyto archiwum. Podzielili się tym sprawiedliwie. Niemcy wzięli część antyniemiecką, komuna wzięła część antykomunistyczną. Zaraz po tej akcji Marian Spychalski specjalnym samolotem, który został po to wysłany, poleciał razem z tymi dokumentami do Moskwy. To było jedno wielkie oskarżenie przeciwko polskiemu podziemiu na powojnie. Polacy mieli prawo i obowiązek zbierać informacje o agenturze sowieckiej, ale przez to, że zbierali, że były dane osobowe, że były kryptonimy struktur konspiracyjnych, że były pseudonimy wywiadowców, po wojnie bardzo wielu z tych ludzi zapłaciło za to życie. Do tego, tak jak wspomniałem, kolaboracja. Oskarżą się Armię Krajową, dzisiaj może w mniejszym stopniu, ale przede wszystkim Narodowe Siły Zbrojne o kolaborację, o wydawanie komunistów do Gestapo. Komułka w tych swoich wspomnieniach z lat 90. przyznał, nic takiego nie miało miejsca. To była nasza propaganda. My tak wtedy pisaliśmy, ale nie ma żadnych wskazań, że ponieśliśmy jakiekolwiek straty ze strony polskich niepodległościowców, że oni nas wydawali. Nie dokończył tego, bo nie napisał, co oni robili. To, o czym właśnie przed chwilą mówiłem, to ustalanie tych danych nie było tylko po to, żeby prowadzić ewidencję. Oni tych ludzi wydawali listami anonimowymi do Gestapo. Mordowali swoich przeciwników rękoma niemieckimi. I takie akcje jak na Poznańskiej przeciwko delegaturze rządu były także inne. Tylko z akcji na Poznańskiej mamy dokumenty niemieckie, mamy dokumenty komunistyczne, mamy dokumenty delegatury rządu i dokumenty kontrwywiadu AK. Z innych tego typu rzeczy, tak jak na ulicy Żurawiej w Warszawie, jest tylko wzmianka, że była podobna akcja przeprowadzona wspólnie przez kombinowane siły niemiecko-komunistyczne, ale brak jest dalszych wskazań. Następna rzecz to są plany operacyjne. Poważne organizacje niepodległościowe, w sumie dwie, które prowadzą tego typu działalność na wielką skalę, Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne, tworzą plany operacyjne na przyszłość. Plany powstania powszechnego. Komuna planów nie ma. Tam nie ma kto tego robić i nie ma takiej potrzeby. Poza jednym wyjątkiem. Jest plan jeden, sporządzony już w 1943 roku. Zrobił to przedwojenny oficer rezerwy Wojska Polskiego, zdegradowany, wprawdzie wydalony z wojska, ale jednak kwalifikacje zostały. To był szef sztabu Okręgu Warszawskiego Gwardii Ludowej. Sporządził plan operacyjny, czy mający taką nazwę, bo to nie jest dokładnie plan operacyjny. Sporządził taki plan na wypadek, jeśli siły reakcyjne w Warszawie rozpoczną powstanie antyniemieckie. I on opisuje, my wtedy musimy się znaleźć. Musimy ściągnąć jak najwięcej sił spoza Warszawy. W Warszawie ich praktycznie nie było, to było około 200 osób. I naszym celem jest obsadzenie wszystkich newralgicznych punktów. Nie oglądać się na to, co się dzieje z Niemcami. Niech oni sobie z nimi walczą. My mamy obsadzić komendę policji, wodociągi, telefony, elektrownię, wszystkie newralgiczne punkty, które dają panowanie nad miastem. Jest nakaz. W pierwszych godzinach walk nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy reakcyjnych trzepali w plecy. Bo będzie chaos, będzie zamieszanie i się nie dopatrzą. Później będzie trudniej. Później nam się to już nie uda. Czyli wykorzystać ten chaos pierwszych godzin walk na likwidację niepodległościowców. Dzisiaj się czyta różnego rodzaju wspomnienia czy meldunki, że snajper niemiecki gdzieś z daleka trafił w plecy jakiegoś polskiego oficera. To nie jest tak. Niemcy na początku snajperów nie mieli, a komuna w plecy rzeczywiście strzelała. Tylko dzisiaj już nie rozróżnimy, kto, kiedy, w którym miejscu, ale jest wskazanie, że tak było.
I w tym planie operacyjnym właśnie jest napisane. Mamy przed sobą w Warszawie siły dwóch wrogów. Faszysty niemieckiego i faszysty polskiego. Wreszcie najważniejsza rzecz. Wnioski z tego wszystkiego. Komuniści, wydając niepodległościowców do Gestapo, później w 1944 roku, gdy Sowieci zrzucają duże zasoby broni, zrzucają swoich oficerów instruktażowych, swoich politruków, NKWD-zistów, tworzą większe zgrupowania. Zasadzki czy podstępy tego typu, jak osłabiony ten cień Kazimira po wojnie Kowalskiej, u nich jeszcze jest moda, zacieranie śladów z wojny, przybieranie nowych nazwisk. Stefan Kilanowicz nazwał się Grzegorzem Korczyńskim, Mieczysław Moczar, czyli Mikołaj Domdenko, właśnie po wojnie jest Moczarem. Bardzo wielu z nich przybiera nową tożsamość, zaciera za sobą ślady. I oni nie mają skrupułów, doprowadzają do kontaktów z oddziałami jakowskimi, z NZ-owskimi nawet nie próbują na szczęście, gdzie właśnie przedstawiają to w ten sposób. To my Polacy nie będziemy ze sobą walczyć, opuśćcie broń, przecież porozmawiamy. I tragedię. Pod owczarnią 20 kilka osób. Dobijane dziewczyny, łączniczki, sanitariuszki, które były bagnetami zakłute. W Stefanówce 40 kilku akowców zamordowanych. Też właśnie podstępem, no przecież będziemy rozmawiać. No to rozmawiają jednostronnie. To jest Denkówek, to są Puziowe Domy. Takich sytuacji jest bardzo wiele. Mordują wszędzie tam, gdzie sytuacja im na to pozwala. Nie mają skrupułów i realizują te sowieckie dyrektywy, że czym więcej zniszczymy sił reakcyjnych w Polsce pod okupacją niemiecką, czym więcej wyda się tych ludzi do niemieckiego aparatu bezpieczeństwa, do Gestapo, tym nam będzie łatwiej opanować później sytuację. Z drugiej strony mamy to absurdalne założenie, że właśnie wyższych oficerów akowskich czas na rozliczenie, na porachunki z nimi przyjdzie po zakończeniu wojny. Wtedy będą sądy, będzie sprawiedliwość, żadna samowola nie wchodzi w rachubę. Zakazuje i tego niestety nie zrobiono. Za to zapłacono właśnie tym. A wskazania kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej z marca 1944 roku, czyli właściwie w ostatnim momencie, są takie. To jest całościowy, bardzo obszerny raport pokazujący sytuację, że z jednej strony zagrożeniem są niemieckie siły bezpieczeństwa, rozpracowane w znacznym stopniu polskie podziemie niepodległościowe, ale Niemcy przegrywają, Niemcy się wycofują. Na ta chwila ich na ziemiach polskich nie będzie. Drugim zagadnieniem, nie mniej groźnym dla bezpieczeństwa AK niż sprawa wtyczek niemieckich, jest kwestia wpływów komuny oraz sieci szpiegowskiej NKWD, usiłującej przeniknąć do wszystkich komórek polskiego życia podziemnego. Ogniskiem, którym skupiają się główne nici wpływów politycznych pro i parakomunistycznych w AK, jest Biuro Informacji i Propagandy. To jest to, gdzie siedzi pułkownik Jan Rzepecki, który jako pierwszy prezes Zarządu Głównego WiN-u przechodzi później na stronę komuny i wstępuje do Ludowego Wojska Polskiego, szkoli komunistów do walki ze swoimi podkomendnymi. Wnioski, jakie kontrwywiad akowski wyciąga, są takie. Wydaje się, że niebezpieczeństwo ze strony komuny jest groźniejsze i to z dwóch powodów. Po pierwsze, infiltracja agentów komuny ma charakter nie tylko szpiegowski, ale i polityczny. Grozi zatem jednocześnie likwidacją fizyczną aparatu organizacyjnego rękoma niemieckich władz bezpieczeństwa oraz rozkładem wewnętrznym. Przenikanie do organizacji polskich jest dla komuny o wiele łatwiejsze. Zaczęło się wcześniej, prowadzone jest o wiele umiejętniej z obliczeniem na pracę głęboką, długofalową, a może dopiero po wkroczeniu Czerwonej Armii. Usunięcie macek nieprzyjaciela z naszych szeregów jest zadaniem trudnym, ale bezwzględnie koniecznym. W wykonaniu tego zadania zastosować należy metody chirurgiczne. Czułostkowość i chwiejność w przeprowadzeniu akcji oczyszczającej spowodować mogą w wyniku zmarnowanie tego olbrzymiego wysiłku społeczeństwa, jaki został włożony w organizację wojska i władz cywilnych. Tak się właśnie stało. Podziemie niepodległościowe i AK, i NZ nie przystąpiło na wielką skalę do rozprawy z komuną. W mniejszym zakresie tak, okręgi wschodnie, okręg nowogródzki, okręg białostocki AK nie miały żadnych z tym problemów. W innych okręgach dochodziło nawet do współpracy.
do lokalnych porozumień z komuną. Przez to ci ludzie się z komuną oswajali, odkrywali, tamci poznawali ich tożsamość, a po wojnie tragedię. Aresztowania, morderstwa, wywózki na Sybir, rozbijanie struktur niepodległościowych, pacyfikacja terenu. Na tym tle dopiero trzeba rozpatrywać to, co się stało w Rząbcu. 8 września 1944 roku oficjalna wersja komunistyczna była taka. Wielkie zgrupowanie Armii Ludowej i sowiecka brygada partyzancka na Kieletczyźnie została wymordowana przez reakcyjne oddziały Narodowych Sił Zbrojnych z Brygady Świętokrzyskiej przy pomocy 2000 Niemców. I to trwało przez kilkadziesiąt lat, a do dzisiaj, bo jeszcze 2 lata temu w Rządzu, nie wiem jak było rok temu, chyba nie, ale jeszcze 2 lata temu w tak zwanych uroczystościach upamiętających to wydarzenie brały udział władze samorządowe. Był moskiewski pop, katolicki ksiądz Antifa ze swoimi czerwonymi szmatami, kompania honorowa Ludowego Wojska Polskiego, gdzie czcili pamięć pomordowanych bohaterów II wojny przez reakcyjne oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Nie było brygad sowieckich na Kieletczyźnie, dlatego że nie było kadry, nie było żołnierzy sowieckich. Te oddziały, odwiady sowieckie powstawały tam, poza linią traktatu, który podzielił Rzeczpospolitą na 2 strefy okupacyjne. Z rozbitych wielkich jednostek Armii Czerwonej było sporo tak zwanych bieżeńców, czyli uciekinierów. Oni się kryli gdzieś po lasach, po polskich gospodarzach. Byli traktowani, mimo że wcześniej, jako okupanci, jako teraz ci nieszczęśnicy, których Niemcy szukają, więc trzeba im pomagać. Ta polska wrażliwość okazała się tragiczna. Tamte sowieckie atriady przystąpiły na wielką skalę do rozprawy z polskimi niepodległościowcami od samego początku. A na ziemiach centralnej Polski Sowietów nie było. Tu nie stał front, nie było obozów jenieckich. Jeśli ta grupa zrzucona w czerwcu 1944 roku, grupa NKGB, jest to formacja wyższa nad NKWD. NKWD to jest odpowiednik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. NKGB to jest sowiecka bezpieka. Jest taka grupa kilkunastu oficerów zrzucona, żeby stworzyć sowiecką brygadę partyzancką. Ale z kogo? Z czego? Skąd wziąć Sowietów? Ci Sowieci oczywiście są. Gdzie? Są w służbie niemieckiej. To są tak zwane Ostlegiony, czyli żołnierze Armii Czerwonej, te ludy wschodnie, żółte, Turkmeni, Kazachowie, Ujgurowie, Tadżycy, wszyscy inni, którzy nie są rasą białą, jak ich Niemcy nazywają, tą gorszą. Z nich się tworzy Legiony Wschodnie w służbie niemieckiej. Legiony pacyfikacyjne, policyjne. Oni nie są przeznaczeni do walk frontowych. A na zapleczu frontu odgrywają niezwykłą rolę. Są bezwzględni, pacyfikują jak mają rozkaz z ochotą, z przyjemnością, bo mogą gwałcić, rabować, mordować, wszystko jest dozwolone. A z białych, czyli z Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, ale głównie z Ukraińców, tworzy się SS-Wachmannschaft, czyli jednostki wartownicze, jednostki porządkowe w służbie SS. To już jest wyższa kategoria. I teraz ci oficerowie sowieccy mają za zadanie docierać do takich grup sowieckich w służbie niemieckiej i wyciągać ich stamtąd z bronią i tworzyć sowieckie atriady. I taka grupa spod Częstochowy rzeczywiście została wyciągnięta. Kilkudziesięciu Sowietów z bronią dołącza do tej grupy kierowniczej. Władysław Machejek, który jest wtedy członkiem Armii Ludowej u Tatka Białego, Tadeusza Grochala, po wojnie przedstawiciela aparatu bezpieczeństwa publicznego Polski Ludowej w stopniu już pułkownika. On to wszystko po wojnie opisał i napisał, że takich typów to on przedtem na oczy nie widział. Baliśmy się przy nich zasnąć. Pierwsze co zrobiliśmy, to ich całkowicie rozbroiliśmy i trzymaliśmy w nocy i w dzień pod bronią. Po prostu się ich bali. Okoliczna ludność się bała, nawet rozbrojonych, ale w służbie sowieckiej, bo ich znali ci ludzie, mieszkańcy wsi. Oni tam przyjeżdżali, mordowali, zabijali, rabowali, wszystko co najgorsze, a teraz mają być naszymi sojusznikami. I ci Sowieci, w połączeniu z tym zgrupowaniem Armii Ludowej, Tatka Białego, Tadeusza Grochala, wzięli do niewoli patrol żywnościowy z Brygady Świętokrzyskiej, dowodzony przez podchorążego Franciszka Balcera, pseudonim Sanowski. Kopali dla nich groby, przesłuchania, jak napisał jeden z tych AL-owców zaraz po wojnie,
były bardzo intensywne i skuteczne, czyli musieli się przyznawać. Jednego z nich nawet przywiązali do drzewa, obłożyli drewnem, chcieli go palić żywcem na wzór indyjski. Jeden z nich uciekł. Zdawał się wydostać. Brygada była całkiem blisko. Dotarł, powiedział, co się dzieje. Jeden batalion brygady ruszył na pomoc. Ci ludzie zostali uratowani, nie zostali zamordowani. Podchorąży Sanowski, później awansowany w brygadzie do stopnia podporucznika, złożył wtedy ślub. Miał piękną narzeczoną w brygadzie, Krysię Leśniczankę. Byli już, wtedy się mówiło, posłowie. Ślub był pewny, a on złożył ślubowanie, licząc się z tym, że nie wyjdzie z tego żywy, że jeśli jednak Pan Bóg go ocali, on poświęci dalsze swoje życie Panu Bogu. Ich rozstanie było bardzo dramatyczne. Były łzy, był płacz, ale on powiedział, że słowa danego Panu Bogu nie złamie. Postawił ją, w tym sensie, że już nie była jego narzeczoną. Od tej pory już szykował się do tego, co postanowił. Rzeczywiście po przejściu brygady na zachód, tam wstąpił do seminarium, ukończył. Po wyświęceniu został polskim kapłanem w Republice Południowej Afryki. Zmarł w latach 50. na wtedy śmiertelną, nieuleczalną chorobę. Gdy brygada uderzyła na tych Sowietów i na ALowców, ALowcy porzucili broń, czapki, kapoty jak zwykle i uciekli. Broń była w sumie jeszcze nieużywana. To były olbrzymie rzuty sowieckie. Mieli tworzyć właśnie te sowieckie atriady. Sowieci, tych 67, w ogóle nie wiedziało, o co się dzieje. Byli zdezorientowani. Tu ma jakieś sowieckie dowództwo, które ucieka. Są sojusznicy z Armii Ludowej, którzy uciekają, a oni zostali. Czekali, nie wiedzieli, kto z kim, przeciwko komu walczy. Brygada wzięła ich do niewoli. I teraz co w takiej sytuacji można zrobić? Gdyby to były normalne warunki, z pewnością byłyby organy sądownicze, byłyby postępowania dowodowe i jakieś wyroki. W tym przypadku takiej możliwości nie było. Wtedy w podziemiu się mówiło albo lasek, albo piasek, czyli albo wypuszczamy, uciekaj, albo do piachu. Ponieważ to są zbrodniarze, to są ludobójcy, oni wyjść nie mogą. Nie można wypuścić tych, którzy byli w SS-Wachmannschaften, czyli byli funkcjonariuszami jednostek SS. Ale mieli, bo egzekucja miała nastąpić rano. Natomiast Sowieci, jak się wieczorem zorientowali, że są w niewoli, że ludzie, którzy ich do tej niewoli wzięli, nie są z Armii Ludowej, nie są ich sympatycy, wywołali spontaniczny bunt. Próbowali uciekać. Bezwładnej strzelaninie ta się wywiązała. Zginęło 3 NZ-owców, 3 zostało rannych. Sowieci zostali faktycznie zlikwidowani. Moczar później słał raporty, że polska reakcja i 2000 Niemców uderzyło na naszych ludzi i zniszczyło nasze zgrupowanie. Że brygada udała się po pomoc do Niemców. Sami by nie dali rady. I takiego nie miało miejsca. Brygada, dowódca brygady, pułkownik Bochum, rzeczywiście zwrócił się po pomoc. Nie wiedział, że to potrwa zaledwie kilkadziesiąt minut, niepełną godzinę. Zwrócił się do stacjonującego w pobliżu pierwszego jędrzejowskiego pułku AK. Zanim AK-owcy przyszli, było już po wszystkim, po akcji. Koniec wielkiej ideologii, koniec wielkiej zbrodni, a do dziś tam stoi taki ubelisk na gruncie prywatnym, gdzie odbywają się te sabaty czarownic, gdzie polska reakcja z NZ-u wymordowała sojuszników z Armii Czerwonej, z Armii Radzieckiej, którzy chcieli się bić z Niemcami. Gdyby chcieli, to by nie służyli w SS. Bez tej wiedzy, bez przypominania tego wszystkiego, dopóki tego nie przyswoimy sobie i nie potrafimy rozmawiać z drugą stroną, przedstawiając im przede wszystkim argumenty, rzucając na stos dokumentów im przed nos, tej dyskusji z nimi nie będzie. Oni górują, żerują na tym, że ludzie się nie uczą. Mogą w internecie wpuszczać wszystko, co się chce. Ja mam bardzo dużo pytań, bo kilkadziesiąt dziennie od młodych, bardzo młodych ludzi, od uczniów. Proszę Pana, to jak to z tym rządcem? No jak to Rosjan zabili? A przecież oni też walczyli z Niemcami. Ludzie są kompletnie nieprzygotowani. Nic zrozumiałe. Ale nie ma tego w domu. Polski dom całkowicie sprawę odpuścił. Tak kiedyś była matka Polka. Były zabory. Przez to kilkadziesiąt lat nie było polskich szkół. Ale jednak był polski dom, który uczył. Uczył rozróżnienia także dobra od zła. Tych najważniejszych rzeczy. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj został telewizor TVN, zostały gry komputerowe i większość tych młodych ludzi jest całkowicie zostawiona samym sobie. Nie mają wiedzy, nie wiedzą, gdzie jej szukać, a większości z nich ta wiedza nie jest do niczego potrzebna. Wystarczą im jakieś hasła.
A to się na szczęście zmieni. Jeżdżąc teraz coraz więcej po szkołach, spotykam się z czymś takim, że uczniowie, także w gimnazjach, wiedzą więcej od pań nauczycielek. To daje nadzieję na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za tą wiedzę, którą dzisiaj tutaj pan laureat przekazał. Państwu życzę, żeby jak najwięcej zostało w głowie, a żeby było tyle odwagi cywilnej, żeby ją przekazywać dalej. Bo to, że zachowamy ją w sercu, to jeszcze nic. Sami będziemy czuć się bardzo wartościowymi, ale trzeba to dalej przekazywać. Ja takie panie takie pytanie, bo żyjemy w aparacie państwowym, w sumie każdy z nas jest opodatkowany, czy nawet są uczniowie, to rodzice. No, gdzieś tam system informacyjny w państwie powinien funkcjonować na zasadzie tego, żeby państwo było dobre, sprawiedliwe. A my spotykamy się dzisiaj w takim bardziej chałupniczym warunkach. Każdy dzisiaj przybiegł jeszcze pół godzinki przed gośćmi. Zalepialiśmy tutaj okna, żeby było dobrze tutaj z obrazem. Nas wróg nie zobaczy. Tak, tak. Tak, właśnie, tylko się nie boimy, to raczej na Śląsku do strachliwych nie należymy. Kiedy nastąpi to, żeby te nasze środki finansowe służyły, żeby te informacje, które pan dzisiaj przekazał, były w opinii publicznej, po prostu dostępne ogólnie, tak? Żeby pana możemy zobaczyć w tym takim 42-calowym telewizorze, który każdy chyba ma w domu. Jak będziemy czekać, to się pewnie nigdy nie zdarzy, ale jak weźmiemy sprawy w swoje ręce, zaczniemy odzyskiwać państwo, jego instytucje, mieć wpływ na szkoły, przecież są rady rodziców, rodzice mają wpływ na to, co jest w szkole, mogą o to walczyć, no to pójdzie to szybko. Tylko nauczmy się walczyć o swoje sprawy. Czy jakieś krótkie pytania jeszcze? Może z sali, tak? Tutaj, o, właśnie. Dobra. Panie Leszku, mam takie pytanie, ponieważ dużo pan mówił o propagandzie sowieckiej, która po wojnie i do czasów dzisiejszych się utrzymuje i pokutuje powszechne świadomości. Ja jako ONR-owiec mam takie pytanie o Związek Jaszczurczy, który działa w ramach Narodowych Sił Zbrojnych, ponieważ często słyszy się z różnych stron taką wersję wydarzeń, że Związek Jaszczurczy opuszczał Polskę razem z armią niemiecką i pod jakby parasolem Hitlera udało się Związkowi Jaszczurczemu z Polski uciec. Tak się słyszy. Ja chciałbym usłyszeć, jaka jest pana opinia na ten temat. To jest tak, że Związek Jaszczurczy przestał formalnie istnieć 20 września 1942 roku. Tu powstają Narodowe Siły Zbrojne, jednoczą się różne formacje narodowe, wchodzą w skład. Poprzednie organizacje znikają. Jest oczywiście symbol, jest jaszczurka, jest nawiązywanie do tradycji, ale Związku Jaszczurczego już nie ma i się nigdy nie odtworzy. Jest taki jeden przebieraniec, lata po Polsce. Występuje w kusym mundurku Armii Ludowej z Kielerczyzny, który mówi, że jest ze Związku Jaszczurzego. Nawet tak to nazywa. Jaszczurczy, Jaszczurzy, jakiś tam jeszcze. Ale w każdym razie ta formacja przestała istnieć. Związek Jaszczurczy nie uciekł. Wyszła tylko jedna jednostka, Brygada Świętokrzyska. Większość żołnierzy brygady to są podchorążowie. To są ludzie, którzy cały czas w brygadzie się uczą. Tam jest cały czas edukacja. Oficerowie, którzy mają jakąś wiedzę z zakresu matematyki polskiego, nauk ścisłych i tak dalej, uczą żołnierzy. Po to, że oni będą po wojnie potrzebni. Instytucji jest bardzo dużo później światowej sławy. Uczonych profesorów, inżynierów w świecie, którzy mogliby służyć Polsce, nie było im to dane. To nie było ani ucieczka, ani zbrodnia. Wykonali to, co powinni. To było zgodne z dyrektywami naczelnego wodza generała Soskowskiego, żeby aktyw żywy, ludzi, którzy są narażeni na represje ze strony sowieckiej, ratować, wyprowadzać każdą możliwą drogą. Przez roboty przymusowe, organizację TOTA, przydzielanie się małymi grupami i mówi się, że to jest kolaboracja. Nie, nic takiego nie miało miejsca. Brygada wychodząc z Polski w styczniu 1945 roku jest w sytuacji specyficznej, że przed frontem ucieka 1,5 do 2 milionów ludzi przed ofensywą sowiecką. Uciekają Kozacy, Białorusini, ludy kaukaskie, uciekają ludzie z Republik Nadbałtyckich, uciekają mniejszości religijne, starowierzy z Rosji. Ci wszyscy ludzie są przed armią niemiecką, wycofującą się,
w ucieczce na zachód. Brygada to jest 840 ludzi w momencie, kiedy wyruszyła z Polski, z terenów Polski. To jest kropla. Niemcy próbują namówić, nie to, że zmusić, namówić brygadę, żeby wzięła udział po stronie niemieckiej na froncie. Pułkownik Bokun zdecydowanie odmówił, że ma naczelnego wodza nad sobą, jest polski rząd, nie ma kontaktu, idzie na zachód i przejdzie z bronią w sytuacji niebojowania z Niemcami. To jest coś w rodzaju rozejmu. Różnego rodzaju pseudohistorycy komunistyczni przez kilkadziesiąt lat szukali dowodów kolaboracji. W głównej kwaterze Hitlera, w dowództwie Wehrmachtu, w jednostek frontowych, poszczególnie tam, gdzie brygada przychodziła, nie ma śladu kolaboracji brygady z Niemcami. I także w powojennych procesach, nawet ci, którzy byli rzucani z samolotów niemieckich na ziemię już zajęte przez bolszewików, skazywani po wojnie, w sądach komunistycznych byli oczyszczani z tego pierwszego zarzutu współpracy z Niemcami, że nic takiego nie miało miejsca. Warto nawet do tych wyroków sięgnąć, żeby zobaczyć, że co innego propaganda, a co innego prawda. Wobec pułkownika Bochuna, jego zastępcy, podpułkownika Jaksy, Władysława Marcinkowskiego, dowódców pułków i poszczególnych batalionów, władze komunistyczne zgłosiły się do Międzynarodowego Trybunału Wojennego w Londynie, ewidencji zbrodniarzy wojennych. Zgłosili te osoby, oni zostali zarejestrowani z numerami jako zbrodniarze wojenni i komuniści z Polski chcieli ich ekstradycji. Ale alianci powiedzieli, ale dowody, rejestracja tak, prosiliście, proszę bardzo, dajcie jakieś dowody. Dokumentacja jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w tej chwili dostępna, gdzie komuniści próbowali preparować takie dowody, uznali, że są tak nieudolnie zrobione, że rezygnują z żądania ekstradycji, odstąpili. Jak te dowody były preparowane? Przesłuchiwali Żydów, którzy przeżyli okupację na Kielecczyźnie, żeby może nie przymusić, ale nakłonić ich do tego, żeby zeznawali, że ich rodziny były wymordowane przez Brygadę Świętokrzyską. I takie przypadki tam są, te protokoły się zachowały, gdzie wielokrotne przybliżenia w tych przesłuchaniach, no ale powiedzcie, że waszą rodzinę zamordowała Brygada Świętokrzyska. Nie, bo jak znałem, ja pamiętam z tej wsi, to byli miejscowi komuniści. Nie, no co, jacy komuniści, to była brygada. I po kilkunastu razach on zaczyna mówić, tak, Brygada Świętokrzyska pod dowództwem tego zbrodniczego Bochuna w styczniu 1943 roku zamordowała moją żonę i moje dzieci w lesie, w okolicznej wsi. Półtora roku przed powstaniem brygady. Całkowita kompromitacja, komuna z tego się wycofała. Pozostała tylko ta propaganda. Ja przepraszam, ja muszę już jechać jutro na roboty do Niemiec, trochę dalej. Z innym tematem, także muszę się z Państwem pożegnać, chociaż to takie spotkanie zawsze jest za krótkie, zawsze jest za mało. Jeszcze zapraszam przez chwilę do książek. Tak właśnie tutaj natomiast jeszcze krótkie ogłoszenie. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa nie tylko coś dla ducha, ale też dla ciała. W związku z czym będzie poczęstunek po części partyzanckiej z kapitanem Turskim. Będzie grobówka, będzie żurek. Teraz zapraszam na to 15-minutową przerwę. Jest tam kawka, ciastko. Proszę się tam w serwisie kawowym obsłużyć. Nie wolno mi mówić teraz, że mnie rząd wyklęty, ale ja się nie poddaję i dalej to robię i będę robiła. O wolę się też nie wolno mówić. Ja już panu Żebrowskiemu wspomniałam kiedyś. Ale to nie! Ja zapraszam do szkoły i zapraszam do Gliwic. Natomiast pan tak pięknie zawsze opowiada i na końcu zakończył pan taką ripostą dotyczącą właśnie uczniów i tego, żeby działać. Działamy. To jest dowód tego działania. Proszę państwa, jutro też liczymy tych samych wolontariuszy w postaci uczniów było 50 chętnych. To kilka lat temu byłoby jeszcze nie do pomyślenia, ale się zmieniło. Dlatego, że pan wyjechał z pamiątką z Gliwic, chciałam panu wręczyć, bo pan naprawdę bardzo na to zasługuje i poproszę pana prezesa, żeby mi pomógł Narodowych Sił Zbrojnych, pana Chmielniaka. Dwa medale dla ciebie, Sławku, i dla pana Żebrowskiego. Z biegotropem wielczym i koszulki z łupaszką, jeśli mogę, bo to dla mnie będzie zaszczyt z Gliwic, dla pana. Panielu, ze Śląska. Tu mamy honorowego prezesa. Pan honorowy prezes jest z nami w ścisłym kontakcie, jest już zaproszony do naszej szkoły, bo takie zaproszenie uzyskał na poprzednim spotkaniu i tam również czeka nagroda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan nam żołnierz,
zaświeciła kobiercem. Leciały niebiosa, by krewnę na wrzosła, świeciła kobiercem. Nie dbamy o spokój, nie dbamy o ciszę, a do losu naszówmy już sosem kołysze. Pod głową chlebaku żeloza granatów, a uśmiech na ustach spokojny. Pod głową chlebaku żelaza granatów, a uśmiech na ustach spokojny. Zaszumcie znam jodły pod piosenkę, Polacy podajcie znam lękę. Wśród lasu wertepów na oszcza magnetu, gdzie siemy Polsce Juszenkę. Wśród lasu wertepów na oszcza magnetu, wolności niesiemy Juszenkę. Niesie, czy jeszcze rozkaże na podziemach niecie. Polskie partyzanty są to same chwaty, próbują zdobywać germańskie armaty. Brzękają bertmany i kabeki grają, polscy partyzanty szwabu wypędzają. Brzękają bertmany i kabeki grają, polscy partyzanty Niemców wypędzają. Niektóre rzeczy troszkę tak zapominam, bardzo przepraszam. Tyś ładna jest, tyś piękna jest, a ja mam w sercu żal. Dziś komendant zawezwał mnie, w szeregi stawać mam. Więc do widzenia, na żołnierski, na twarde życia los. W górę podniosła oczy wyszące, na żołnierski, na twarde życia los. Nie szumcie wieźby nam, granatu wysuszeń. Śmierć kości nie była, lecz my nie wiemy, co to lek. Czy to deszczy słoneczna świechota? Zawsze słychać miarowy, równy krok. To na ulicie wioska piechota. Na ustach śpiech spokojna, twarz wesoły wzrok. To na ulicie wioska piechota. Na ustach śpiech spokojna, twarz wesoły wzrok. No to nie było planowane. Niespodzianka kolejna. Nawet nie jesteśmy za bardzo zadziwieni, no ale niesamowite chwile. Tomasz, jesteś tutaj, Tomasz, poszło? I co sądzisz? Poprzeczka wysoko postawiona, dasz radę? Nie sądzę. Zapraszamy na posiłek. Są dwie słupki, jedna jest mięsna, druga jest bez mięsna. Na Wielki Piątek. Obydwie są bez mięsna. Obydwie są bez mięsna. No, tak, 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 no bo Narodowy Świat Broń, to no, też piątek to bez mięsne, no. Tak. A jak było w partyzance? Jak to było z jedzeniem? Brakowało go? Czy było pod dostatkiem? Przeważnie brakowało. Ale jak mówiłem, że my nie byli złodziejami, jak komuniści, czy bolszewiki. Oni nie mieli żadnej litości dla polskich rolników. Przecież rolnik musiał oddać kontyngent Niemcom, bo jak nie oddał kontyngentu, to była śmierć albo oświęcim. Ja to na własne oczy widziałem. I oni zabierali nawet ostatnią kurę, bo w lesie siedzieli, nic nie robili, tylko żarli. Tak. A my prosiliśmy o kromkę chleba. Nieraz cały dzień, nieraz i więcej nie miałem w ustach chleba. Jak miałem chleb, to było coś. Dzisiaj się nieraz widzi, że chleb wyrzucali do śmietnika, a wtedy mi się całowało ten chleb. To było wielkie szczęście, że kawałek chleba na cały dzień miał w ustach. Ale nie narzekałem, bo nikt nie narzekał, nikt. Bo każdy się wstydził, bo by powiedzieli, synku, po coś przyszedł do partyzantki, płakać, narzekać? Może się wycofali do domu. Dlatego koledzy się moich dwóch wycofali, bo się bali. A później się tłumaczyli, że to mamusia, tatuś, panie tego, siego. Nie ma tłumaczenia. O Polskę się idzie i walczy. Tak robili legioniści Piłsudskiego, tak robili, walczyli o Lwów.
żołnierze młodzi tak samo w Powstaniu Warszawskim, tak samo walczyli, bronili swojego miasta do Warszawy. I tak samo wy róbcie to samo. Naprawdę. Dziękujemy za te słowa. Będziemy się starać, panie kapitanie. Prosimy o osobną ocenę. Będziemy mieć jakiś czas na tą cenzurkę, ale pan nam będzie wystawiał, prawda? Tą cenzurkę czasami trzeba wystawić młodzieży, tak. Dzisiaj na 3 z plusem, z minusem? No, dzisiaj jestem naprawdę zadowolony, że tyle przyszło młodzież w Katowicach. 4 minusy. Daję. To może piątka na zachętę. Może być na zachętę piątka. Poprawimy się. Może być piątka. Tak. Nawet z plusem. Bo na pewno piątka skutkuje za frekwencję dla siebie mieszkańców Katowic. Myślę, że te nasze wydarzenia, które będziemy organizować cyklicznie, będą przyciągać jeszcze więcej widzów. Będziemy się liczyć na jakimś większym lokalizacji, panie Marku, prawda? Pomyślimy. Zrobimy mały porządek. Kapitan tutaj usiądzie. Gdyby ktoś chciał jeszcze dwa słowa prywatnie zamienić z kapitanem, to taką kolejkę, taką grzecznościową zrobimy. Prosimy nadużywać tutaj również tej tutaj dobrego serca. I Atomek się przygotuje zespołem do koncertu za chwileczkę, koncert akustyczny, który będzie dopiero zapowiedziany, a teraz zapraszam na tą przekąskę. Ja chciałam zaprosić wszystkich na trzecie spotkanie z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Będzie tutaj o godzinie 17. Jakby ktoś był zainteresowany spotkaniem z panem Stanisławem Michalkiewiczem, to jest jutro tutaj o 17. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Prawie wszystkich imprez o charakterze tożsamościowym, patriotycznym i antykomunistycznym. Zespół występuje w całej Polsce oraz za granicą. Liczba koncertów publicznego i większego wysokiego kalibru przebija już 500 i ciągle rośnie. Zespół wydał 2 płyty, kilka składanek, w tym akustycznym składzie z liderem Tomaszem Ruś oraz same scenę Mokry. Gra z nimi również Filip Pustawski. Przedstawiam zespół Nordica! Witamy serdecznie, dobry wieczór. Mamy drobne problemy techniczne. Pół minuty i zaczynamy. Coraz częściej gramy na imprezach, tak zawsze w tym gronie. Panie kapitanie, szczególne ukłony. Panie Blatu, dziękujemy za zaproszenie. Panie Sławku, dziękujemy. Jeśli umrze, czy mam za ciebie, jeśli sztanga zwinąć mam, na każdego przyjdzie kiedyś pora. Srebrny orzeł z mojej czapki, na urwiskach w sercu tak. Znajdzie gniazdo. Ziemia podkalańska, kuski w lesie kołysz mnie do snu. Tyle razy mnie chroniła ręka pańska, dziś nie do raportu wezwał Bóg. Marzec jest okresem pamięci żołnierzy wyklętych. Epitafium dla majora Ognia, króla Podhala. Wilki mają swoje ścieżki, podążałem szlakiem wiecznym. Świat ścigał nie po lasach, jak pies kończy.
się stanęła nad potokiem, krótki błysk nad górskim stokiem. Wola Boża, moja walka dziś się kończy. Ty nie ukryj moja ziemia podhalańska. Krótki leśnie kołysz nie dostał. Tyle razy mnie chroniła ręka pańska. Dziś nie do raportu wezwał Bóg. Polski orzeł, srebrne pióry w nasze dusze i pazury. Legendę partyzancką ponad szczyty wzniósł. Na Podhalu pod Turbaczem partyzancka wiesz padła się. Zgasłeś ogień, ale pamięć o nich wciąż się tli. Ty mnie ukryj moja ziemią podhalańska. Ile się kołysz nie dostał. Tyle razy mnie chroniła ręka pańska. Dziś nie do raportu wezwał Bóg. Dziś nie do raportu wezwał Bóg. Dziękujemy. Kolejna piosenka, krótka inwokacja. Pan Tomasz Grejuch, historyk z Opolszczyzny, wydał niedawno książkę pod komendą Bartka. Również jest inicjatorem projektu muzycznego pod nazwą również pod komendą Bartka. Nasz zespół nagrał już kilka utworów przed Państwem do oryginalnego tekstu oddziału Bartka Flamy. Dla Ciebie, Polsko. Co stoi zamglona, matula syna przytula do łona. On głowę spatrzy na matki ramię. Patrzy i patrzy jak na utwora. Cóż to się mamo, tak przed wami bieli. Jakież postacie, czyżby anieli? To zabita postać, na jej twarzy blizna. To Polska mamo, to nasza ojczyzna. O jak cudownie gra Zygmunta dzwon, jaką wieść radosną niesie światu on. I czemu gra, jak na Zygmunta świętość niesie nam do chwilę wolności. I czemu gra, jak na Zygmunta świętość niesie nam nowinę, tą chwilę wolności.
już nie mało, zdjąć się i kajdany. Nie chcę być młodym żołnierzykiem do chwały. Patrzcie w szeregach, jak brat obok brata. Mamo, chcę zginąć, jak zginął tata. Jak zginął tata. Bo jak to nie gra, zregnąta dzwon, jaką wieś na prostą niesie światło. Więc czemu gra, jak na zregnąta świętość niesie nam nowinę, nowinę wolności. Gdynia, wydarzenia na Pomorzu. Janek Wiśniewski. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Wieloni, dzisiaj milicja użyła broni. Silniejszy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski, pan! Tak, jeśli to święto jaństwo, na przeciw gliną, na przeciw tanką, chłopcy stoczniowcy, musicie ducha. Janek Wiśniewski pan! Jeden zraniony, drugi zabity, i się zachciało słupskim bandytom, to partia strzela do robotników. Prawy kociołek do kadry miasta, przez niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj kraju, my się dostanie. Janek Wiśniewski padł! Janek Wiśniewski padł! Nie płacz się matki, to nie na darmo. Nastosił sztandar czarną kokardą. Za krew i wolność
i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł, Janek Wiśniewski padł, Janek Wiśniewski padł, Janek Wiśniewski padł. Dziękuję. Otrzymaliśmy parę lat temu nagrodę za ten utwór. W akustycznej wersji zapraszam. Tekst powinien każdy znać ze szkoły. Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Polak mały, jaki znak twój, pożył biały. Gdzie ty mieszkasz między swymi, w jakim kraju, w polskiej ziemi? Czy ta ziemia, mą ojczyzną, czy zdobyta krwią i blizną? Czy ją kochasz, kochasz szczerze, a co wierzysz, w polskie wierzę? Coś ty dla niej, gdzieś ty dziecię, coś mi winie. Oddać życie! Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Polak mały! Jaki znak twój ożur biały? Czy ty mieszkasz między swymi? W jakim kraju, w polskiej ziemi? Czy ta ziemia, mą ojczyzną, czy zdobyta krwią i blizną? Czy ją kochasz, kochasz szczerze? A co wierzysz, w Polskę wierzę? Coś ty dla niej, gdzieś ten dziecię? Co się winie mi oddać życie? Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Dziękuję. Gdzie robotnicy stanęli przeciwko czerwonej władzy. Ulice Grudnia. Kamienny deszcz, jedyna broń,
przeciwko oddziału wrogich wojsk komunistycznych mas morderców. Krzyk rozdarł mroźny świt, wyssało żar, odpowiadał na żądania. Czas pokrył bólu ślad, lecz pamięć w sercu głęboko będzie trwać. Głęboko będzie trwać do końca życia. Sobie pamięć tamtych chwil, okrzyków echo i syren ryk, modlitwy szep i kule w piersiach. Przed barykadą żywych ciał twój padał rozkaz, by oddać strzał. Spadł nowy śnieg, lecz gorycz przetrwa. Szyk rozdarł mroźny świt, wyssało żar, odpowiadał na żądania. Czas pokrył bólu ślad, bez pani w sercu głęboko będzie trwać. Głęboko będzie trwać do końca dziś. Patrzysz w oczy mi, lecz wczoraj chciałeś, wyginęli moi bracia. Czas zatarł twoją twarz, bez pani w sercu głęboko będzie trwać. Głęboko będzie trwać do końca życia. Nadszedł czas,
kamieni młotów i oszedł nam germański wróg. Na pomstę mamy dziś ochotę, na pomstę spać chwały Bóg. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las czas. Idziemy dziś na polskie sosy, idziemy na zasadze ich moc. Zmienić wojny losy, więc idziemy cię i idziemy w noc. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci, poszliśmy w las po nadszedł czas. Dziękuję bardzo. Pękają
kłamstwa, papierowe dary, kłamstwa ITI i na kory. Od 20 lat poszukiwany naród ten dziś budzi się. Dziś budzi się. Dzisiaj waszych sądów dobiega kres. Polacy już się budzą na ulicach twoich. Takich elit naród już nie słucha. Tak to wasza klęska. Nie licz się na układ sztuki lisy i oszczerstwa. TVE, homopropaganda, lewackie zawodzenie. Naucz się z historii wyciągać potrafimy. Po waszych podłych czynach nigdy nie zapomnimy. Pękają w szwach papierowe tamy, kłamstwa ITI. Od 20 lat poszukiwany naród ten dziś budzi się. Przysięgamy horror, że walce nie spoczniemy, póki chwały twojej Polsko nie odbudujemy. Świat obłudy, świat kłamstwa, lenie w gruzach. Dla narodu i dzieci lepszą przyszłość znieść się uda. Pękają szwach papierowe tamy, kłamstwa Michnika i Agory. Od 20 lat poszukiwany naród ten dziś budzi się. Ten miły wieczór grał dla państwa zespół Nordika w składzie. Po prawej stronie Filip na gitarze. Po lewej stronie na basie stary dyga Sebastian. Z mojej strony dziękuję za zaproszenie. Pani Beato, jeszcze raz dziękuję. To było przedmiotem, które zagrać na tak dużej i doniosłej imprezie. Pękają szwach papierowe tamy, kłamstwa ITI i akory. Od 20 lat poszukiwamy naród ten dziś budzi się. Dziś budzi się. Dziękujemy. Dziękujemy.
Ja tylko tutaj taki dzień prezentów jest tutaj. I teraz będzie prezent dla Nordiki. Tomek. Będzie pamiątka dla was do końca życia. Kapitan Tabi zaśpiewa. Chcesz tam przyjść po prostu? A kapela. Kapitanie, zapraszamy! No, mała próba będzie. Jakiś tam... Będę wspominał, świat cały przeklinał, lecz inny nie będę już miał. Kochaj mnie mocno. Świat cały przeklinał, lecz innej nie będę już miał. Kochaj mnie mocno, dla ciebie serce i życie swe dam. Kochaj mnie bardzo mocno, dla ciebie serce i życie swe dam. Dziękujemy serdecznie.